Tytuł do gry Stats Multifun 6 w 1 to patent na rodzinne rozgrywki sportowe w domu. Jego niewielkie rozmiary spowodują, że zmieści się nawet w niewielkim mieszkaniu. Ma wysokość około 80 cm i świetnie zorganizują sobie przy nim zabawę nawet małe dzieci. Mamy tutaj pierwszą z propozycji gier, bo jest ich 6. To piłkarzyki. Solidnie wykonane. Tu możemy je odkręcić i wyjąć, jeżeli chcemy spakować zabawkę, ale zobaczmy, jak wygląda rozgrywka. Mamy tutaj na sklejce pomalowane zielone boisko. Zawodnicy są plastikowi w dwóch rodzajach odzieży, czerwonej i niebieska drużyna. No i piłkę. Rozgrywka jest, proszę Państwa, pełna emocji. Myślę, że każdy znajdzie w tym masę radości. W zabawie i strategie piłkarskie jak najbardziej się rozegra. No, muszę strzelić gola, słuchajcie, bo to po prostu. Jest. Z boku licznik punktów, gdzie zmieniamy punktację zarówno dla jednego i dla drugiego zawodnika. Piłka wpada z boku, rzucamy ją na środku, tak jak w klasycznych piłkarzykach, które znamy. Pokażę teraz następną opcję. Stół składa się z kilku części. Żeby zagrać w następną grę, wystarczy zdjąć górny panel, który nie jest dosyć ciężki, odstawić go na bok. Flipery. Mamy dla graczy dwa łapacze podklejone filcem, więc nie porysują sklejkowej nawierzchni pokolorowanej, pomalowanej w pole. Mamy też krążki. Z boku licznik punktów. No i tak ciężko samej ze sobą, ale gramy i strzelamy gole przeciwnikowi, naliczając punkty. Cichutko krążek się przemieszcza. No, a strategii, oj, trzeba pilnować. No, odstawię teraz flipery i pokażę następną opcję gry. Wystarczy podnieść ten blat i przekręcić go na drugą stronę. Wezmę jeszcze pionki. Do gry w warcaby mamy pionki białe i czarne. Wystarczy ułożyć je na polu i możemy rozpocząć rozgrywkę. Ale do gry w tryk-traka mamy kości i planszę, więc równocześnie nawet czwórka graczy może dzielnie walczyć w pojedynku. Pod spodem, jak zdejmiemy całą tą listwę, mamy bilard. Mamy dwa kije. Możemy je odpowiednio przygotować przed grą. Bile. Ciężkie. Myślę, że będą się dobrze toczyły. Trójkąt ustawiający. No i musimy zobaczyć, jak to działa. Muszę powiedzieć, będzie niezła rozgrywka. No i ostatnia, szósta gra. Ping-pong. Mamy siatkę, plastikowe druciki, które są tutaj bokami do rozłożenia siatki na stole ping-pongowym. Muszę je przełożyć. Tu jest taka guma, przez którą przekładam tą szarą plastikową część. W tym blacie jest miejsce na to, żeby umocować siatkę. Ona jest, słuchajcie, nawet trochę napięta. Nie jakoś strasznie mocno, ale zupełnie sympatycznie. Mamy dwie piłeczki w komplecie i dwie paletki, takie plastikowe, tutaj z taką antypoślizgowym tworzywem. No, słuchajcie, pojedynek jeden na jednego. No, można nieźle przyciąć.
ciężko się gra z samym sobą, ale myślę, że rodzinnie na niewielkiej powierzchni można, można rozegrać pojedynek. Plusy zestawu. Jest kompatybilny, wygodny. No, trzeba tu precyzyjnie jednak ułożyć, żeby nie było kąta żadnego nachylenia, żeby sprawiedliwie grało się w piłkarzyki, tak żeby wszystkie elementy pochować. Flipery nam się nie zmieściły, więc flipery, dla nich miejsce musimy znaleźć gdzieś indziej. Mała, wygodna gra, która wejdzie do mieszkania. Cena 499 zł. Myślę, że to taki większy prezent na gwiazdkę. Najlepiej, żeby rodzina zamiast kupować 1000 drobnych rzeczy złożyła się na taki stół i będzie radością dzieciaków. To, że spędzimy czas z rodziną, że będziemy się doskonalić swoje umiejętności sportowe i piłkarzyki czy bilard, gry, które zazwyczaj w troszkę zatłoczonych i dusznych klubach czy restauracjach możemy znaleźć, nagle mamy w domu, ta gra zabiera zupełnie innego wymiaru, bo gramy rodzinnie. Uczymy dzieci trików, zarówno gry w piłkarzyki, jak i w bilarda. Mogą się nauczyć tego wcześniej. No i cieszę się, że są i tryk-trak, i warcaby, i takie gry wymagające myślenia. No i zręcznościowy ping-pong, który nie wiem, czy ucieszy sąsiadów, jak będziemy bardzo intensywnie grali, ale myślę, że ruchowo, bieganie w domu na zimne wieczory, w których nagle mamy zabawkę sportową w środku dużego pokoju, w środku salonu. Polecam serdecznie.